On jest, zasady są podobne, natomiast siłą rzeczy stosuje się troszkę inne zasłony, prawda? Ja bym się też chciał pani nauczyć, jakie. To nie Paśka, ale to my jeszcze do tego, my wrócimy na moment do floretów głównie, bo nie wiem, czy stosuje się siódmą, ósmą zasłonę też na wózku, czy tylko te wyższe. Trzecia, czwarta, szósta, ewentualnie piąta. To nam pani powie, dobrze? To teraz, jak to się mówi, nawodnimy się i jeszcze nie kończymy. Wahaj, masz robotę. Dobra? My się też napijemy kawy, 5 minut przerwy, 7, dobra? Proszę państwa, nie wychodzicie. Kątem, żeby wszyscy widzieli. Teraz każdy z nas, satanie w postawie. Ja w postawie floretowej, Tomek w postawie szablowej, Marcin w postawie do karabinu szermierczego. To dobrze? Pamiętamy, floret służy do kłucia. Szabla służy do... Czernia. Karabin służy do pchania lub zadawania ciosów kolbą. Powitanie i pożegnanie we florecie. Grand parade. I można przyjść do postawy. W szabli, salut szablą. I specyficzne w szermierce na bagnety karabinem szermierczym. A teraz prosimy panią. Pani ćwiczyła, ja dowiedziałem się tutaj. Pani ćwiczyła w floret. Jest odmiana. Weź w floret. Jest odmiana dla osób niepełnosprawnych floretu na wózkach. Teraz ja się pani Basi pytałem, Marcin jeszcze raz tu być, ponieważ jak we florecie żeśmy omawiali pola trafień, górne, zewnętrzne, dolne, górne, zewnętrzne, dolne, zewnętrzne, górne, wewnętrzne, dolne, wewnętrzne, to działania szermiercze, czyli pchnięcia na górne pole lub na satyk na górne pola, by broniło się z zasłonami odbijającymi, już, odbijającymi. Natomiast my dolne pola broniliśmy zasłonami nakrywającymi. To jest piąta, to jest ósma. I teraz tak, czy w waszej szermierce też były zasłony dolne, czy tylko były górne? Ze względu na specyfikę siedzenia na wózkach, czyli operowaliście trzecią, szóstą, czwartą. Dziewiątą chyba, dziewiątej się nie używa zasłony już. Chyba nie, tylko to pamiętam. No to teraz tak, damy pani maskę. Basia. No. Dajcie białą maskę. Basia, 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 Basia. Założymy pani maskę. Jak królika Rogera. My mamy troszkę inne, rękawicę jedną. My mamy troszkę inne na prawą rękę. Belgijski czy francuski? Pani operowała? Tak? I tylko były górne, tak? Tylko były górne. Odstawimy tą panią troszkę, daj mi większą maskę. Co? Nie, akurat. Baka, cofnij się tam dobrze, bo. O. Jakby tam głębiej, jakbyś wjechała, bo was nie mogę objąć. Powitanie robiliście troszkę inne chyba, bo teraz w ogóle w tej szermierce ono jest takie syntetyczne.
Idziemy. Ja wiem, bo ja bym chciał też siedzieć. Działamy, tak? Działamy i wiążemy floret i odbijamy. Tak. I długo pani to ćwiczyła? Dwa lata. A jeździła też i pani na zawody? Do Warszawy. Do Warszawy. A gdzie pani to trenowała? Wszystko trenowałam w Warszawie. W Warszawie? Tak. Tylko, że mieszkała pani kiedyś w Warszawie? Nie, mieszkam w Radomiu, a do Warszawy dojeżdżałam, bo ja należę do Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i tam moi znajomi załatwiali busa. I ci, co chcieli, to jeździli do Warszawy na... I potem pani to przerwała? Przerwałam, bo to trzeba było później samemu dojeżdżać. No dobra, to jest skomplikowane. Ale można powiedzieć generalnie, że zabawa z szermierką jest bardzo fajna, tak? Tak. Ludzi można poznać, tak. Jak gdzieś jeździ na zawody, coś zobaczyć, a... A nawet się czegoś nauczyć. Nauczyć się czegoś. Niekoniecznie, jak to się mówi, trzeba zadobywać medale. Ważne jest to doświadczenie. I satysfakcja. Kolejne szermiercze i satysfakcja. A jak się gdzieś zadarzy medal po drodze, to jest tylko osobista, czy puchar, to jest tylko osobista satysfakcja. Macie panią tutaj, która też ćwiczyła. Basiu, tylko... Pewien specyficzny rodzaj szermierki, bo on jest troszkę inny ze względu na pozycję siedzącą. I pewien ograniczony zakres, bo tutaj u Państwa nie było wypadów siłą rzeczy, tak? Nie. Jedynie można, te wózki są też mocowane na sztywno. Tak jak pamiętam, mocowane na sztywno. I w zasadzie, jak to się mówi, no może to nie jest wypad, ale w tej pozycji siedzącej można coś robić takiego, co tak, że... przypomina wypad, tak jakby się... Ja, przepraszam, bo mówię to niespecjalistycznie, jeśli chodzi o ten rodzaj szermierki, ale tak jakby chciał człowiek wstać z tego wózka i zaatakować przeciwnika. I to jest w tej szermierce dla niepełnosprawnych jest formą wypadu. Pamiętacie, dwa lata temu był pokaz, byli w Radomiu dwóch mistrzów byli, tak, tak. Świata. I wtedy jechaliśmy chyba do, gdzieś żeśmy wtedy w sobotę jechali po południu. I oni występowali na zalewę. Tak, wiem o tym, wiem. I Marta brała, gdzie jest wiem. Marta? Marta? Marta brała udział w pokazie ze swoją siostrą i z tatą. Także mieli zaszczyt z mistrzami. No, także towarzystwo się zrobiło szermierce. To bardzo dobrze. Idziemy jeszcze na dół tam do przedszkola, do jeszcze, dzieci, jeszcze, bo chcieli sobie panie, zrobić to, z nami zdjęcia. Ale to tu może byśmy tutaj zakończyli imprezę, prawda? Czy jeszcze... No już, tak. To już... No to myślę, że co teraz? Już powoli kończymy. Nie, zakończymy tu. Tak. Posłuchajcie, bardzo w imieniu swoim i moich kolegów dziękuję za uwagę. Jak rozszerzyło to pewne wasze horyzonty, pokazaliśmy jakiś ułomek tej szermierki, nie zagłębiając się w szczegóły, bo jak się ktoś czymś interesuje, na przykład tańcem, a ktoś, kto się tańcem nie interesuje, zaczniesz mu te wszystkie kroki pokazywać, to jak on się tym nie interesuje, to po 10-15 minutach się znudzi, tak? A ty nadal jako pasjonat to będziesz pokazywał. On się będzie nudził. Dlatego staraliśmy się to zrobić w pewnej pigułce. O ile się podobało, to dziękuję. Jak się nie podobało, to przepraszam. Podobało się? Wszystkiego, to znaczy tak, posłuchajcie państwo, my tej szermierki nie kończymy, tylko nadal uczymy się, sami się uczymy, uczymy się poprzez takie występy, poprzez kontakty z ludźmi, to jest też pewna społeczna nauka. I teraz tak, ponieważ to nie jest nasz ostatni występ i ostatni nasz rok działalności, można sobie pewne rzeczy zaplanować. I teraz tak, jest taka sytuacja, ja nawet to do Radom
co za dzień była informacja o tym naszym spotkaniu. Nie ma, zajmując się jeszcze kiedyś jazdą konną dawno temu, przyjeżdżali do nas, panie Tomku, ludzie. Sami jeździliśmy. Ja już nie pamiętam wszyscy, ale wiem, że były wtedy jeszcze dzieci z zespołem dawna. Uczyli się w jakiś sposób podstawowy powodować tym koniem, bo nie wiem, czy było to na zasadzie hipoterapii, czy na zasadzie gdzieś występu na olimpiadzie specjalnej. Z tego, co się orientuję na dzień dzisiejszy, nie ma szermierki na olimpiadach specjalnych. Nie ma. Nie ma takiej dyscypliny. Są inne. Nie ma. Ale nie, może ma. Nie ma. Nie ma. Pan Paweł załatwił. Znaczy tak, ja nie załatwię, bo... Ale co wcale nie znaczy, że jakby była gdzieś jakaś... Bo jest to w formie zawodów ogólnopolskich, tak? Tak. Co wcale nie znaczy, że jakbyśmy się nad tym poważnie usiedli i przemyśleli, że powiedzmy para z Radomia nie zrobiła występu, nie zrobiła pokazu szermierczego na olimpiadzie specjalnej. I to, że ona by pokazała w lore czy szable, to może by była norma. Ale jakby panie Tomku pokazała to, co my pokazujemy, czwartą zapomnianą odmianę szermierki, szermierka na bagnety karabinem szermierczym, to niektórzy tych osób z olimpiady specjalnej, którzy by wykonali ten pokaz, mogliby się przez to straszyć. I o to chodzi, szanowni państwo. I tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję. Kasiu. Brawo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie z, panie Tomku. Od naszej całej ekipy. Zdjęcia ja bym poprosił na mojego maila. Odfotografował pan by mi teraz, bo mój Kacper to jest taki gad, że. To znaczy mnie się. A to jeszcze nie wychodzi. Się bateria. Nie, zaraz. Chodźcie panowie do tego. Chodźcie panowie tutaj. To jest, bo bardzo się z tego tam cieszymy. Jest w środku wpisane. Także... Dobrze, bardzo się cieszymy. Pokażemy jeszcze środek, bo to jest laurka. Podpisani są, wszyscy obecni. Wszyscy są podpisani. Pomyślcie coś państwo na ten temat. Mamy wiedzę i umiejętności, jeśli chodzi o szermierkę. Nie ukrywam, że najwyższe, jeśli chodzi o karabin szermierczy, no to by wymagało, jak to się mówi, jakiejś rozmowy, bo wiadomo, powiedzmy, czas, miejsce i tak dalej. My mamy stroje te, które mamy, nasze. Są to repliki z strojów szermierczych z lat 30. Nie mówię, że jutro już byśmy mogli te zajęcia zacząć, ale nie spieszy nam się. Może być olimpiada specjalna 2016, bo by powiedzmy od jesieni należało wziąć dwie pary szermierzy i intensywnie ich męczyć. Mógłbym to robić ewentualnie tylko popołudniami. I wtedy te dwie osoby by się musiały zdecydować na bardzo intensywną pracę. Jedną osobę już widzę. Właśnie, po cichu, tak. Grzegorz Nowak. Grzegorz jest naprawdę facetem. Jedną osobę już widzę. Druga... Ty nic nie gadaj, bo druga... Nie znasz dnia ani godziny. Druga to musi być chęć. I niestety na tym treningu, żeby to dobrze robić, to musisz się poddać woli trenera. I jeśli nie będzie współpracy pomiędzy tobą i mną, ty nie będziesz wykonywał to, co ja ci powiem, albo ja będę ciebie olewał i nie będzie między nami współpracy, to nic nie osiągniemy. A jeśli będziemy współpracować, to w tym momencie możemy się pobawić, nie musimy zdobywać mistrzostwa Polski, bo to odnotują gdzieś tylko w statystykach.
A jeśli my zrobimy taki pokaz, to się odbije jeszcze tak, roki mechem. To myślę, że to będzie większe osiągnięcie. Będziemy w jakimś kontakcie. Ja jestem tutaj z panem Tomkiem Wiadomskim w dobrej komitywie ostatnio. A więc pomyślmy, to się nie spieszy. Nie mamy pośpiechu, nie mamy parcia. To jest taki mój pomysł rzucony bardzo luźno. Chłopaki, bierzemy scyzoryki i strugamy karabiny. Na co? Czy możemy zrobić z tym... Tak, oczywiście. Proszę bardzo. To i Kasia. A jak walczycie, tak? To musimy wam maski założyć. Odłożę to piękne. Łukasz idzie? Tak, nie może to bez maski. Dobry. Nie może być bez masek. Maski i plastik tromu. A później byśmy z panami się chciały zrobić zdjęcia. Dobrze, oczywiście. Ja to jest pan zgodzą. Po to tu jesteśmy, żeby godzili. Bateria mi padła. Zobaczymy, no.